Czy mamy wolną wolę? To pytanie ja pierdolę zadawali sobie filozofowie od zarania dziejów. I nie chodzi mi nawet tutaj o odpowiedź na pytanie, czy mamy jakąkolwiek kontrolę nad naszym losem w kontekście social mediów, prasy, telewizji, które non-stop piorą nam głowy i podświadomie nastawiają nas na pewne decyzje. Nie, chodzi mi o odpowiedź na to pytanie u jego fundamentów. Czy kiedykolwiek mieliśmy wpływ na nasze życie, czy wszystko już dawno zostało zapisane w pierdolonych księgach wedyjskich? I powiesz sobie, no jak, to co? Przecież mogę nawet w tym momencie podjąć decyzję, że wyciągam przed sobą rękę i zaczynam klaskać jedną dłonią. Tylko że zauważ jedną rzecz. To, jaką decyzję podejmujesz teraz, jest zdeterminowane tym, jaką decyzję podjąłeś przed nią, co jest z kolei zdeterminowane tym, jaką decyzję podjąłeś 5 lat temu, co z kolei jest zdeterminowane tym, jaką decyzję podjąłeś 10 lat temu, co z kolei jest zdeterminowane tym, kto wygrał drugą wojnę światową, bo nawet mogłoby cię nie być na świecie, czaisz? Boom. No dobra, Krzysiek, ja to wszystko rozumiem, ale kurde, no mimo wszystko mam takie poczucie, że podejmuję decyzję, że teraz zrobię to, a teraz zrobię to. I to jest chyba ważne i po co mi jakiś tam filozoficzny bełkot do tego wszystkiego. Tylko że zauważ, że samo zdanie, ja mam kontrolę, ja podejmuję decyzję, implikuje to, że jest jakaś myśl o nazwie ja, która ma tę kontrolę i te decyzje podejmuje. A nie jesteśmy swoimi myślami, a tym bardziej swoich myśli nie kontrolujemy. Chcesz na to dowód? Usiądź i przez pół godziny staraj się o niczym nie myśleć. Zauważ, że 30 sekund bez myśli pojawiającej się w twojej głowie jest trudne do osiągnięcia, a co dopiero 30 minut. I co się teraz dzieje, Krzysiek? Co ja mam z tą wiedzą zrobić? Jeśli nie mam żadnej kontroli i mój los jest przesądzony, to przecież to jest najgorzej. No właśnie, paradoksalnie jest dokładnie na odwrót. Zauważ, że w sytuacjach, kiedy puszczasz kontrolę i jesteś w stanie flow, że lecisz z życiem, wtedy czujesz się i funkcjonujesz najlepiej, bo dajesz swojemu ciału i umysłowi robić to, do czego zostały stworzone, a nie decydujesz, że wiesz lepiej od kilku trylionów komórek w twoim ciele, chociaż nawet nie kontrolujesz procesu swojego oddychania. To właśnie dlatego medytacja jest w dzisiejszych czasach tak popularna. I dlatego im bardziej obserwujesz swoje myśli, a im mniej identyfikujesz się z nimi, tym lepiej ci się żyje. Temat jest bardzo obszerny, jeszcze bardzo wiele można o nim powiedzieć, ale na ten moment odpuść kontrolę i niech twoje ciało kliknie dzwoneczek subskrypcji oraz da lajka pod tym filmem. A na pewno jeszcze do niego wrócę. Dzięki, do zobaczenia. To